Witam Państwa ponownie w sali Filharmonii Narodowej w Warszawie. Za chwilę wystąpi przed Państwem ostatni finalista 13. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, Aleksiej Sultanow, Rosja. Przedstawimy Państwu jego sylwetkę. Z numerem 113 wystąpi Aleksiej Sultanow z Rosji. W jego wykonaniu usłyszymy Fantazję Adur op. 13 oraz koncert F-moll op. 21. Części koncertu maestoso, larghetto, allegro vivace. Pianista grać będzie na fortepianie marki Steinway z numerem końcowym 90. Soliście towarzyszy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda. Aleksiej Sultanow, Rosja.
Sultanow, 26-letni Rosjanin, grał Fantazję Artur op. 13. Czekamy na koncert F-moll op. 21.
Proszę Państwa, ja bym nie śmiał tutaj wyjść, gdybym wiedział, że istnieje jakakolwiek szansa, że pianista jeszcze raz do Państwa wyjdzie. Ja myślę, że będzie okazja. Pianista już do Państwa nie będzie niestety mógł wyjść. Proszę o zrozumienie. Wynika to też częściowo z regulaminu. Natomiast chciałem powiedzieć Państwu, że ogłoszenie wyników przez jury nastąpi prawdopodobnie o godzinie 12 w sali lustrzanej, to jest w głównym foyer na parterze. A jeśli można tradycyjnie Państwa zachęcić, żeby przed tą ostateczną i trudną decyzją wspomóc ich gromkimi oklaskami, to bardzo proszę teraz. Ladies and gentlemen, the final results will be announced around, hopefully around midnight, down in the main foyer. And this applause was to encourage the jury in their difficult decision before they reach their final verdict. Dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia.